Cześć, witajcie na kanale Wędkuj z Bigfootem i zapraszam Was na kolejny odcinek, tym razem z moim synkiem. Zapraszam Was na unboxing paczki od Robinsona, a raczej dwóch paczek, bo wpadły nam dwie paki. Co Wojtek? Sprawdzamy co tu jest. Od której paczki zaczynamy? No już, brawo, brawo. O, tu jest jakaś leciutka paczka. A tu zobaczymy, chodź Wojtek, zobaczymy, czy ci ciężka. O, ta ciężka, co? To co, zaczynamy od lekkiej chyba, co? Zobaczmy, co tutaj mamy. Jan Stasiak, to chyba ja. Tutaj coś, dorzucili mi jakąś kartkę. Ciekawe co to? Jakaś koperta. Zobaczymy, co to jest. To jest wykaz dany, to sobie odłożę. I zobaczymy, co tutaj jest naprawdę, czy to się zgadza z tym, co zamawiałem. Dobra, jakby tu się do tego dobrać. Co Wojtek, tutaj zaczynamy, zamknijmy. Ładnie zapakowana paczka. Weźmy chwilę, ale uważaj synek, żebym cię nie pociął. Już patrzymy, co tutaj jest. Czekaj, weź rączkę. Dobra, z tej strony. Porządnie zapakowana. W środku też tak. Ciach, ciach, ciach. Ale tu śmieci, Wojtek, co? Użyjmy nożyk, zobaczmy. Ho, ho, ho. Czy tata się dostanie? O. Patrzcie, kocioł. No, tutaj to parę rzeczy jest. Sito. 2 mm. Tutaj delikatnie wykrzywione, ale nie ma żadnego znaczenia. Koszulka, polo, 2XL. Jest Bigfoot, jest teraz Robinson z Wampem ND. Mam nadzieję, że się zmieszczę. Co tutaj jeszcze? Czapa. Co Wojtek, jest tam coś jeszcze? Zobaczymy, jakie skarby. O, śmieci, wypełniacze. Wojtek, tutaj jest tylko folia, zobacz. Tylko folia. No dobra, to jest czapa. Jak wygląda? Dobrze. Co tutaj mamy? Co tam Wojtek znalazłeś? A, książeczka. Dobra, miska 25x9. Fajna rzecz. Na wodę, wiadro. Bodajże 17-litrowe, zaraz zobaczymy. Tak, na 17 litrów wiadro. Do tego sita. O, idealnie, super. Miska na wodę. No i kocioł jeszcze. Ja nie wiem, na ile on tu litrów jest. Zaraz zobaczymy, czy ktoś napisał. Nie wiem, 20, 30 Tatuś. Litrów. Wojtek, nie! Wojtek, Wojtuś, ale nie stajemy tutaj. To jest sito do przecierania zamęty. No. Papa. Jakie papa? Dopiero zaczęliśmy. Dobra, Wojtek, możesz tutaj skoczyć sobie, jak chcesz, do kotła. Ale tutaj po sicie nie chodzimy. Wiecie co, ja je może lepiej zdejmę. Co? Fajna czapka? Fajna, co? No. Dobra, wrzucamy tutaj koszulkę i resztę gratów. A ty co? Za zanędę będziesz robił? No dobra. Dobra, chowamy tutaj śmieci. Tak już tutaj na bałaganiłem. Brawo na taty! Dobra, przez drugą minutę. I co? Sprawdzamy co w drugiej paczce, Wojtek? Chciałeś się przekonać. Tata wrócił z pracy. Nie mogłeś się doczekać. Tu jest. Otwieramy. Dobrze, że delikatnie otwierałem, bo rozciął. No. No. I to jest creme de la creme, że tak powiem. No Wojtek, zobaczmy. Pierwsza zanęta. Zanęta z nowej serii. Record Sweep. No ładnie pachnie, nawet przez opakowanie czuć. Fajna zanęta, jasna. Z tego co pamiętam, to jest bardzo podobna do Record Silvera.
to, że nie jest słodka, nie, przepraszam, to znaczy nie jest słona, a jest słodka, jak sama nazwa wskazuje. Wojtek, co ty tam, tak spodobał ci się ten kocioł, co? Na ryby sta pojedziesz, co? Niedługo? Także, rekord sweet. Co tutaj dalej? Atraktor, brasen, na pewno fajna, fajna rzecz na leszcze. Zobacz, fajnie. Dobra, to to odkładamy. Wziąłem sobie jedną paczkę kanopi gotowanych, nigdy nie używałem tych z Marcela. Bardzo fajny dodatek na płocie. Co tu dalej mamy? Kolejna nowość na ten rok z serii Legends Make Legends, Zanęta Expo. Co tutaj dalej? Ło, to jest... O Wojtek, co już zabrałeś, tacie? Odkładasz? Dobra, czekaj, pokażmy, co tutaj jest. Wanilia, na pewno taki klasyczny dodatek. Wszyscy na pewno znają. Co to? Pokaż. Atraktor Frenkel. Chapa Deadlift, czyli taki atraktor naklenia. Na pewno użyję go w tym roku. Próbuję zrobić jakiegoś klenia. M-Secret, też nowość na ten rok. Słodki dodatek. Nie wiem, jak to pachnie. Jestem bardzo tego ciekaw. Kopra Melasa, dodatek kleszczowy. Fajna sprawa, oczywiście. Co tutaj dalej mamy? Maggot Cleaner. Jest taki czyścik do robaków, żeby je odtłuścić. W sumie też nigdy tego nie używałem. Jestem ciekaw, co to jest warte. O, to jest na pewno fajna zanęta. HyproCarb Method Mix. Czasami lubię połowić na metodę. Wiadomo, głównie zanęta przeznaczona na łowiska komercyjne. Kolejny dodatek czekoladowy. Stwierdziłem, że użyję go w jakichś ciepłych miesiącach. No już zaraz mamy lato, także jakiś czerwiec, lipiec. Nie wiem, karp, karaś, lin, leszcz, zobaczymy. Takie coś. No i przepięknie to pachnie. No powiem... O, Wojtek. To się to widzę, cię bardzo spodobało. Dobra, odkładamy. Nie, synek! A, synek, ale to nie jest do skakania. Brawo! Synek, wiesz co, odłożymy to dalej. Kolejna zanęta to Turbo. Turbo Classic. Zanęta znana od wielu, wielu lat. Bardzo skuteczna na leszcze, płocie. To bardzo fajna mieszanka. Odkładamy. Co tutaj dalej mamy? I to jest zanęta, której byłem bardzo ciekaw. Nowa wersja, ulepszona G5. Jestem ciekaw, czym się różni. No na pewno podstawowa różnica to jest taka, że zanęta ta jest w opakowaniach 1-kilogramowych, co jest bardzo fajne. Synek, zobacz. Fajna zanęta. Sprawdzi się takie. No, synek nie jest zainteresowany, ale mi się zanęta na sucho bardzo podoba. Także G5 to jest taka zanęta bazowa. Na pewno będę mieszał z innymi zanętami. Zaraz zobaczymy z czym. O! Na pewno z super kapem tego użyję. Zanęta znana, lubiana przez szerokie grono wędkarzy. Głównie zanęta na jakiejś płocie. Tutaj jest opisana jako roach, perch, rat, brim, czyli płoć, okoń, wzdręga i leszcz. Taki uniwersał, że tak powiem. Myślę, że w połączeniu z tym na pewno bardzo fajnie się sprawdzi. Dobra, to odkładamy. Co tam dalej mamy? Głównie tutaj takie zanęty miałem, no poza oczywiście tym, poza fiderem, ten tak to kartmetowice, tu wszystkie raczej tak na spławik. No ale mam tutaj też parę zanęt do fidera. A jeszcze jeden superka, już wam pokazuję. Mówiłem sobie takie dwie, dedykowana do fidera, tak jak wspomniałem przed chwilą. To fajnie pokazuje, czyli taka eksplodująca zanęta sweet carp, czyli słodki carp. Na pewno na jakimś łowisku specjalnym spróbuję. I myślę, że na jakimś parkowym oczku również. Za karpiem, karasiem. Co jeszcze tutaj mamy? Zanęta stara, ale ja jeszcze jej nie używałem. Castar. Zanęta przeznaczona głównie na leszcze. I tutaj, jeżeli chodzi o leszcze, to na pewno wypróbuję na warszawskiej Wiśle w połączeniu z Gold Pro. Z żółtym Gold Pro. Będzie fajna taka jasna mieszanka.
Myślę, że na pewno się sprawdzi na Wiśle. GoPro wziąłem 3 paczki. 2 żółte, 1 czerwoną. Nie używałem tych żółtych, zawsze klasika używałem. Także teraz mam pomysł, żeby na pewno raz jak będę łowił fiderem, żeby użyć GoPro z tym kastarem. Innym razem na pewno też pomieszam żółtą z czerwoną. Tą zanętą, myślę, że taki fajny kolor wyjdzie na ciepłą porę, czyli lipiec, sierpień, to na pewno będzie fajne połączenie, pewno po pół kilo żółtej, czerwonej zanęty. No i może jeszcze czegoś dodam, o, na przykład może właśnie tego. Zanęta dedykowana do fidera. Teraz akurat nic nie czuję przez to, ale fajna taka jasna, żółta zanęta. Myślę, że fajnie będzie się komponowała z tym GoPro. Co tutaj jeszcze mamy? O, jeżeli chodzi o leszcze, kremowy biszkopt, bardzo słodka, fajna rzecz. Na pewno użyję też tego właśnie do mieszanek, tutaj, do tego, do mieszanek leszczowych. Myślę, że około 10% po prostu mieszanki to będzie to. Jeszcze jedną tą samą zanętę leszczową. I co tutaj mamy jeszcze? Expanda garlic, czyli zanęta karpiowa. Garlic, czyli czosnek, czosnkowa, fajna zanęta. Myślę, że sprawdzi się na komercyjnych karpiach. No i cóż, to chyba było na tyle. Myślę, że w najbliższym czasie już użyję tych zanęt. Nie wiem, na co na początku się będę nastawiać, czy tu będą leszcze. Póki co są jeszcze w tarle, więc na razie dam im spokój. Póki co fajnie biorą liny i karasie, także któreś z tych zanęt na pewno użyję. No dobrze, to będziemy kończyli dzisiejszy unboxing. Jeszcze raz dziękuję firmie Robinson za to, że wybrała mnie na testera swoich zanęt. Myślę, że na pewno bardzo fajnie się sprawdzą. Kilka jest nowości, które chętnie przetestuję w tym sezonie. No i standardowo, jeżeli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robiliście. Kliknijcie w dzwoneczek ten tutaj na dole, żeby być na bieżąco z nowymi produkcjami. Ja z Wami się żegnam. Mój synek też... O, co Ty tu robisz? Majdrujesz w telefonie. Jak nie sito, to telefon. Oddaj właśnie. Dobrze, także w następnym odcinku widzimy się nad wodą. Już oddaję Ci, synek, już. Trzymajcie się. Do następnego.